Cześć, z tej strony Demy, zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w DLC do Bloodborne, a za moimi plecami widzimy wielkiego wieloryba i rekina zarazem, który siedzi sobie na suficie i czeka, żeby mnie zjeść. Oczywiście tam nie będziemy sobie wchodzić, bo pamiętacie zapewne, że jest to miejsce z samego początku lokacji tej wioski rybackiej, tam jest ta studnia, to jest właśnie wnętrze tej studni, teraz wiemy skąd ta ryba się tutaj też pojawiała. I słuchajcie, będę też w takim dziwnym ustawieniu ekwipunku biegał. Będę tak dziwacznie wyglądać przez jakiś czas, dopóki eksploruję tutaj te kanały. Bo przypomnę, co się działo pod koniec ostatniego odcinka. Jeśli nie widzieliście, to naprawdę polecam, bo było bardzo dobre. Bardzo dobrze wyszedł ten odcinek, myślę, tak nieskromnie powiem. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, również pod tym. I widzę, że to jest chyba już wyjście z tych kanałów, co mnie bardzo cieszy. Jest to odcinek nagrywany zaraz też po poprzednim, jeśli o to chodzi. Aha, tu już jest wyjście z kanałów. O Boże. Jezu! Ten Czułem, że mnie nie zauważysz, szamanie! Jezu, ile tego su... Nie! Chodź tutaj! O Boże, ale mu dałem... Nie, jak debil po prostu, zanim poszedłem w pułapkę. Teraz błyskawica powinna mi na twarz polecieć i koniec. Serio, on będzie przez tą lokację uciekać ode mnie? Czy może mi ktoś powiedzieć, dlaczego ci wszyscy przeciwnicy się tutaj porespili, skoro ja tutaj chyba byłem? Mam wrażenie, że już tutaj byłem, bo to wygląda bliźniaczo podobnie. Jezu, zablokowali mnie! Dobra, żyję. Jeszcze żyję. Co tu się dzieje? Po prostu chyba wszyscy przeciwnicy z tej lokacji pobiegli za mną. Dobra. O, można odsapnąć. Co tutaj się co tu się działo? Co ja tutaj też znajduję? 14 fiolek, jak mało. Dobra, już chyba tych potworów, co mi nabijają szał, nie powinniśmy tutaj spotkać. Ale nigdy nie wiadomo. Nigdy niestety tego nie wiadomo. Krwawa skała. Cudownie. Będę mógł ulepszyć sobie jeszcze bardziej broń. Cudownie, cudownie. Dobra, a tu już nic więcej nie ma. Na pewno, czekajcie, tak na spokojnie. No żadnego przejścia tam nie widzę, więc wydaje mi się, że to jest wszystko, że tu chodziło tylko i wyłącznie o odnalezienie tej skały. Czy to oddycha? Nie, to tylko tak po prostu powiewa na wietrze. Okej, ale wy żyjecie. Wy oddychacie. No już nie. Dobrze, bez głowy. Okej, ta broń jest naprawdę brutalna, to trzeba przyznać. Normalnie jak ten, jak te piły z Dead Space'a, nie? Dobrze, 600 ileś obrażeń, pięknie po prostu. Okej, ostatnio też znaleźliśmy pomieszczenie, takie przejście, taką odnogę w tej jaskini, do którego na razie nie pójdę, bo boję się, że tam jest boss. Tak to tam wyglądało, naprawdę, było milion leżących przeciwników, którzy modlili się w kierunku właśnie tamtego przejścia. Było bardzo dużo wolnego miejsca, co zawsze jest z takim znakiem, który powinien zaświecić taką czerwoną lampkę od razu, jak takie coś widzimy, bo no to znaczy, że tam na pewno może być boss, nie? Tam jest bardzo, bardzo dużo szansa, że będzie boss i lepiej takiego czegoś nie zignorować. Czuję, że tutaj to jest pułapka na 100%. To nie może być tak, że zjeżdżamy tylko po skarb. Tu się utopię, prawda? Tu jest głębia. Ale to było tak wredne. I nie wierzę, że to nie jest. Nie wierzę, że to nie jest pułapka. Może liczyli, że po prostu ktoś nie zauważy tego zajścia, no ale. Nie no, przecież ten skarb dawał tutaj po oczach. Chyba, że coś na górze będzie, jak wyjdę. To też jest możliwe. Nope, czysto. Okej. Dobra, zobaczmy, co jest na górze. Zapewne jakaś forma skrótu. Tak zgaduję. No bo trochę dawno żadnego skrótu nie widzieliśmy. Tak, to skrót już to poznaje. Tutaj będą drzwi do otwarcia, te z drugiej strony. I tu mamy początek lokacji, słuchajcie. Cudownie. Wszystko się zamyka. Mamy jeszcze jakieś drzwi, znaczy schody, które prowadzą aż donikąd.
Świetnie. I teraz tak, ja teraz chciałbym bardzo, ale to bardzo sprawdzić lokację z punktu tej lampy. To znaczy chcę sobie przejść raz jeszcze. RIP. Tutaj? Nie tutaj. Nie tutaj, tą rybę zobaczyłem i już wiem, że nie tutaj. Tutaj. Chyba. Aha, tak. Bo pamiętam, że zostawiłem jakieś przejście na samym początku naszej Nie no, nie jednak tam, jednak tam. Demo, ogarnij się. Nie jesteś tutaj pierwszy raz. Widziałem jakieś przejście na początku naszej eksploracji tutaj jeszcze i nie sprawdziliśmy go, więc chciałbym teraz się tam cofnąć i nadrobić po prostu zaległości. Ja wiecie, chcę eksplorować to DLC na 100%, ale to naprawdę na 100%. I nie dopuszczę. Czy to jest wielki ślimak? I to będzie ten boss, którego tam widzieliśmy? Wiecie, że to nawet może się zgadzać? To jest jakaś wiadomość nawet pewnie a propos tego. Strzeż się, ród kosmosu. Ślimak z kosmosu, jako boss. To ma sens. To jest chyba ta wioska rybacka, którą wcześniej widzieliśmy z dołu i eksplorowaliśmy tam na dole. Teraz sobie możemy zobaczyć, jak to wygląda od góry. I zaraz, czy ja tutaj sobie zeskoczę? No zeskoczyłbym, ale przejdziemy się normalnie przez ten ruchomy most jeszcze i ogarniemy co i jak po tej stronie, bo ja wiem, że tu było kilka ścieżek. Na przykład można było sobie na dół zjechać jak człowiek, nie? Można było sobie tutaj pójść i chyba gdzieś jeszcze pójść. Nie, to można było od razu do jaskini wleźć. Ale można było sobie zeskoczyć, a ja wlazłem do jaskini i to nie był chyba najlepszy pomysł. Znaczy, w sumie znalazłem skałę krwawą, z czego jestem bardzo zadowolony i trochę sobie poeksplorowaliśmy. Chyba znaleźliśmy też drogę do kolejnego bossa w dodatku, ale tak naprawdę to nic poza tym. Tu będzie backstab piękny. No! Trochę się pospieszyłem z moim okrzykiem, że się udało, z moją radością. 15 fiolek, no to nie jest źle w sumie. Z nich akurat te fiolki i kule dość często lecą. O-o. Co tam chodzi na dole? A, pieski. I rybacy. Tak. Ja już powiedziałem, że tym atakiem nigdy nie traficie. O, tym razem to nie jest ruchomy most. Oj, 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 ale tutaj jest dziurawy dach. Nie można tam spaść. To nie jest ta wioska, którą obserwowaliśmy ostatnio, bo tych pieprzonych magów przecież nie było. O Boże! To jest przerażające. Co to są za dźwięki? Krwawy klejnot przed tobą oraz cuda, użyj terenu. No te cuda wyglądają mi na śmierć, ale zaryzykujmy. O kurde, żyję. Gniewny, wilgotny, krwawy klejnot 6 poziomu. Tu jest głębia. O! Dobra. Jak się pożywiają! Koledzy, dajcie trochę? A nie, oni się modlą tutaj. To przepraszam! Jezu. No nie, to jest to! To jest to! Znowu mi rozbił twarz. Dobra, i teraz ciebie. Fragment kolejny. To super, bo tam mi chyba akurat jednego fragmentu brakowało do ulepszenia tej piły. Albo do młota. Ale dziwny dźwięk. No po prostu, jak dziwny. Taki dźwięk, jakby to wzięli z Demon Souls po prostu. Kompletnie nie pasuje do Bloodborne moim zdaniem. O Jezu, o Jezu! Więcej was nie mogło tutaj być? W końcu my trafili się oszczepem! O Jezu! Chyba wszystkich zabiłem, oprócz ciebie. No, teraz to wszystkich. Jednym atakiem. Dobra, to już jest.
Ale poważnie od cholery ich tutaj. No jeszcze więcej. Dobra. Ostro tutaj jest, naprawdę podoba mi się. 10 fiolek. Ja pierdzielę, zaraz będę musiał się stąd zabierać za chwilę. Tu widzę, że będzie... Będzie droga do skarbu. Przeszukaj trupa. Może coś więcej jeszcze. On coś tu... A, zjawa. To dziękuję za zjawę. W ten sposób może jakoś łatwiej zauważy głębie gdzieś, gdzie by się tutaj zaczynała. Okej, okay, tutaj było czysto. Już byliśmy, tutaj możemy sobie wziąć skarb, to od razu go capnę od razu. Fiolki, no takie skarby to ja rozumiem w takiej sytuacji. Ej, tu ewidentnie można wejść. Wskoczyć na pewno. Tylko czy to mi cokolwiek da? Nie, tu nie można wskoczyć i twórcy nas zrzucają z brutalnością. Okej, okay. To wydaje mi się, że to jest ostatnie miejsce, które możemy sobie zobaczyć, tak szczerze mówiąc. I na bossa będziemy chyba lecieli. Już widzę przeciwnika. Ej, nie zniknął. Wiecie, co ja zrobię? Zmarnuję kulę. Naprawdę? Nie ma to jak obrócić pułapkę przeciwko nim samym. Wiedziałem, że to wybuchnie. Wiedziałem. Coś tu jest? Ja tutaj byłem? Się nie łapię na takich dachach, dla mnie wszystko tu jest tak samo wygląda. A, tu jest jeszcze przejście jakieś, kurcze. Ej, serio, tam, o, tam widzę, że jest skarb pode mną. No byłem tutaj, byłem. Nie wiem kiedy, ale byłem. Jak ten skarb w ogóle na dole zdobędę? Dobra, ale chodźmy po tamten skarb, bo zaraz będę o tym myślał, a tamten chcę jeszcze zdobyć. Ale tutaj ewidentnie coś jest do zdobycia za tym. Trzeba mieć na uwadze. Będę musiał po to pójść. To jest chyba tylko jeden przeciwnik, taki cwaniak, który tutaj się schował i myśli, że jak poustawia jakieś łatwopalne przedmioty i rzuci we mnie bombą, to mnie wykończy. I to, słuchajcie, mam wrażenie, żeby mnie zabiło. Albo przynajmniej by mi zabrało połowę życia, a mógłby mnie zabić nawet. Ej, nie wejdę tutaj, serio? Więc to było bardzo wredne, ale dobrze, że pomyślałem o tym. Jak to zdobyć? Jak to zdobyć? No bez jaj, tam nie ma wejścia. Ja tego nie zdobędę, bo to jest przeciwnik ten, którego ja zabiłem. On tam wpadł. To nie jest ukryty skarb. Czyli wiem, że tam mamy jakieś kamienie do ulepszenia i tego typu rzeczy, których nigdy w życiu nie zdobędę. Super. No, telefon mi się rozładował. I tutaj pobiegniemy sobie po ten skarb. Jest, jakbyśmy mogli wsiąść na taką łódkę i gdzieś popłynąć do kolejnej lokacji, to by było tak piękne. Ale i tak powiem wam, że na to, co na razie widzę, opończa ze skóry bestii, to stwierdzam, że warto, warto kupić było to DLC. Opończa ze skóry bestii, to nie konstabla, to zakrwawiona skóra straszliwie bestii kleryka naciągana na plecy. Gdyby nie dołączona skóra bestii, ta zamorska opończa nie zwracałaby niczej uwagi. Brador nosił na sobie skalp i skórę towarzysza, gdy te były jeszcze mokre od krwi. Większość plam na skórze pochodzi z właśnie tego okresu. Więc ustawmy sobie ekwipunek Bradora, czy jeszcze rękawice te zakrwawione i chyba spodnie, zakrwawione spodnie. To jest właśnie ekwipunek Bradora chyba, więc no nie mogłem go wcześniej pokazać, bo go nie posiadałem. Nie no, ten kapel tutaj nie pasuje. To też nie. To pasuje jak ulał! Nie wiem, no ustawmy sobie nawet to. O, tyle. Myślę, to też dziwnie wygląda, no ale dobra, niech będzie. Nie no, dobra, to wygląda dziwnie. O,
Jest okej. Po prostu jest twarz. Dobrze, już jestem z powrotem, więc zobaczmy, co się kryje tutaj na górze. I widzę, że jest tylko skarb. Chyba, że coś faktycznie tutaj... dobra, wyższe piętro. Co to są za jakieś malutkie ślimaki? Krew śmierci rodu 10 poziomu. W sumie spodziewałem się nakrycia głowy zakrwawionego czy czegoś takiego. Dobra, tak czy inaczej, bo było to naprawdę fajnie ukryte. Tak czy inaczej, myślę, że to jest wszystko w tym miejscu, co chciałem zobaczyć i co mogłem zobaczyć. Więc czas stąd spadać. Teraz dobre pytanie, w jaki sposób stąd wyjdę, nie? Możecie się zapytać, no ja chyba pamiętam, tak mam wrażenie. A może i nie pamiętam, jak stąd się wydostać. Teraz czas ciebie nie podniosłem? Nie, no podniosłem skarb. Jeśli takowy w ogóle był. Co to jest? A, masz ty, dobra, już myślałem, że tu jakieś macki czy coś, jakieś przerażające, nie wiadomo co. Dobra, musimy pójść zdecydowanie tędy. I tam przejść sobie po tych dachach. Bo inaczej nie ma odwrotu innego. Nie ma innej opcji, że stąd wyjdę. Chodźmy z pochodnią, bo jednak zawsze się trochę przyda, zawsze trochę tam to nam oświetli tej drogi. Pięknie, teraz tędy. No i tak naprawdę już stąd wyszliśmy. No. Już jesteśmy w domu prawie. Tylko teraz na górę, tak? Chyba tak. Chyba na górę. Aha. No. No, no i to jest to miejsce. Tu możemy się cofnąć, tu możemy sobie pójść do tego. Do tej kopalni. Normalnie w ten sposób. No, cudownie. Dobra, to ja tak. To ja się cofnę tędy. Do tej windy naszej i zjedziemy sobie raz jeszcze na najniższe piętro. Nie chcę się teleportować, bo wszystko mi się wtedy powinno chyba zrespić, z tego co pamiętam. Znak tropiciela niestety wszystko resetuje, bo to działa jak odrodzenie się po prostu, tylko że nie utracimy dusz. Przy ostatniej lampie, przy której wypoczywaliśmy, to ja sobie... O kurde, o kurde, o kurde! Jakim cudem on mnie zauważył? Dobra, podarował mi życie. Chyba, że zaraz zmienię tą chatę z powierzchni ziemi. Zjedziemy sobie na dół teraz. Zdecydowanie zjedziemy sobie teraz na dół. Ej, czemu to się zachowywało trochę tak dziwnie? Jezu, prawie spadłem. Teraz, w którą stronę ja powinienem pójść? Tutaj? Tak. Tutaj. W kierunku tych wszystkich wyznawców. Boże, ja się boję, że oni wstaną i mnie zaczną atakować, ale to by było chyba aż za dużo, żeby to było możliwe. Zobaczcie, ile tego tu jest. No ja nie będę ich zabijał, bo to nie ma sensu, nic nie zostaje i wszyscy mają to gdzieś. No to... O Boże. Tam jest głębia. I tu jest ten ślimak chyba. No, to musi być boss. No nie ma innej opcji. Dokładnie. Jezu, jakie to było obrzydliwe. Sierota kos.
Czy on mnie zaraz nie zaatakuje, dopóki nie podejdę? Nie. Teraz mnie zaatakuje. Jezu, co ty masz w ręce? Proszę, jaki on jest głośny! Ja pierdzielę. Zobaczmy się. Jezu, jaki on jest narwany! Dopiero co się urodził. No, musiałem ściszyć trochę, bo po prostu bym umarł. Jezu! Jakie to obrażenia zadaje! Co?! Zabił mnie?! Już?! Okej... To mnie teraz zaskoczyłeś, Kos. Mimo, że się dopiero co urodziłeś, to teraz nie ma dla ciebie litości, nie? Ja pierdzielę. Jaki on jest szybki, mocny, głośny, straszny. On jest po prostu OP. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to ja może wznowię nagranie, jak już będziemy przed nim. Dobrze, jestem na miejscu, wejdźmy zatem do Kosa i spotkajmy się z nim po raz drugi. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Chyba, że można tak szybko do niego podbiec, że nie, nie ma opcji, żeby go zbackstabować. Jezu! Kurde! Czemu on zabierasz pół życia dwoma trafieniami? Jezus Maria. Nie mówcie mi, że on będzie miał jeszcze kolejne fazy jakieś podczas tej walki. Bo to będzie koszmar. Czy mam wrażenie, czy jednocześnie jego broń jest jego słabym punktem? W ogóle tam trafiłem i trochę go wyrwało to jakby z szału. O Jezu. To dobry atak jest. Odskok, kurde, i... Przywalił! A najgorsze, że już widziałem po swojej śmierci, że on się czymś na kształt magii posługuje. No i ma kolejną... Dobra, to nie jest kolejna faza, to jest magia właśnie. Maria, czemu on nie rzuca? Dobra, ale uników to on nie potrafi robić! Ale po co mu uniki, skoro on jest tak agresywny? I ma w sumie bardzo dużo życia. No... Nie czuję tej broni jeszcze. Jego broń czuję na sobie, ale swojej nie. Boże, Boże! Jest normalnie combo furia jakaś jak Manus. Naprawdę mi ciekawi, czy można go zbackstabować, nie? No bo on wygląda jak zwykły jakiś człowiek po prostu. No dobra, taki trochę dziwny, taki w stylu Bloodborne'owym. Jak zwykły jakiś... Zmarły. Może ten odskok jest przerażający. W ogóle jaki on ryki ma. Głośne. O, tak się prezentuje tak z wyskoku, bo go chyba jeszcze nie wykonywałem. Kos, jesteś niemożliwy. O! To sobie w ogóle nic z tego nie robi. Jest takie... Dziwne te krzyki. Ta, brawo demo. Jaki to ma zasięg przepotężny! Nie, to nie jest dobry pomysł. Takie coś to sobie mogę stosować na zwykłych jakichś tam przeciwnikach, ale nie na sierocie Kosie. Co to zrobiło? No chyba sobie żartujecie! On ma naprawdę kolejne fazy. Może jest bardziej wrażliwy na kulę wtedy, teraz co? No! Może jest, nie przekonamy się. Co to jest w ogóle za broń? Czym on walczy? Czy on to trzyma, czy to wyrasta z niego? Najlepsze tam jeszcze jest głębia i można spać i się utopić od razu. Ej, słuchajcie, posłuchajcie właśnie tego soundtracku.
Dobrze odegrałem się. Naprawdę podoba mi się ten soundtrack. W całym DLC jest dobry. O Boże! To leci! To leciało razem z nim do mnie. No nie! Ej, jak on mnie tym nie trafił? Słuchajcie, ja się zdecydowanie za często leczę. 5 fiolek mi tylko zostało. Muszę się częściej leczyć atakowaniem go. Dobra, może nie. Przepraszam, kos. Spokój się. Ciekawe, czy będziemy jeszcze jedną fazę. Chociaż ta z błyskawicami wydaje mi się i tak już zbyt OP. No nie. Jezu, jak... Jaki on ma zajebisty zestaw ataków! Kocham was, From Software, za tego bossa. I za to DLC. I za to, że kamera w końcu się obraca. Po tylu soulsach nauczyliście się robić kamerę, która nie przeszkadza. Nie! Przepraszam! Zawsze była super kamera, no. Nie denerwuj się. No, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No właśnie. Teraz już wiem. No, cudownie to było ode mnie. Cudowne. Jezu, znowu! Nie mogę ładować, bo on jest za szybki. Dobrze! O-o. Jezus Maria! Ej, aż takie to było nie było straszne. To jego combo jest znacznie gorsze. Tego nie znałem chyba. No, to jest jeszcze gorsze. Nie, no pad mi się zaraz rozłączy. Rozładuje mi się zaraz. No. No tak! Jeszcze dwa razy ten skocz tak na mnie. Kos, nienawidzę cię! No cóż, dobra, to widzimy się na miejscu. Ja trochę pada sobie podłączę, trochę sobie odsapnę, pójdę sobie po zapasy ognistego papieru. Może błyskawicami go spróbujemy załatwić, choć on się posługuje błyskawicami dość sprawnie. To chyba nie ma większego sensu w takim razie, żebym ja się błyskawicami posługiwał. Więc kosa... Zaraz dosięgnie moja kosa, może zmienimy sobie broń, choć to nie byłoby zbyt... O właśnie, broń! Możemy sobie ją ulepszyć w końcu. Dobra, to ja to już po prostu pobiorę na nagraniu, nie będę teraz cięcia specjalnie robił. Bo to nie ma sensu i weźmiemy sobie papier ten, weźmiemy sobie może szpik. No dobra, to tyle. To chodźmy tutaj szybko, przepraszam, książki. Nie chcę naprawić, chcę wzmocnić. Jakoś tak bardzo tego... Osłabienia chyba nie czuję tej broni. Dobra, muszę sobie skonsumować coś, bo oczywiście kos mnie zabił, przez co nie mam dusz. Znaczy tętnień. Tfu, chyba ani razu w tym DLC nie powiedziałem duszy na tętnienie i musiałem to zrobić teraz. W równo 10 chyba odcinku, jeśli to przemyślę. A się tak ładnie trzymałem i zepsułem sobie serię, nie? Wzmocnij. Koło. Kołem go powinienem zabić. Dobra. Wirująca piła na 8 poziomie, to tak jak młot, grzmot. Okej, lecimy. Lecimy do niego teraz. Chata latarni morskiej. No ta chata latarni morskiej to jest fajna miejscówka naprawdę. Jest tam tyle tych odnóg, tyle tych miejsc. Ta jaskinia. O, jaskinia jeszcze sobie raz tak na spokojnie chyba przelecę, wiecie, bo... Czuję, że w tej jaskini jeszcze coś tam jest. Jeszcze coś tam chyba było, jakieś przejście. Mam takie wrażenie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to sobie poeksploruję. Najpierw chcę zabić kosa, bo... Wnerwia mnie ten typ. Właśnie. Porządek musi być. To jest mi niepo...
Choć nigdy nie wiadomo, czy ten jest niepotrzebny, więc zostawimy sobie. Nie chcę potem mieć pecha, ale to sobie wywalimy. No i tyle. Reszta mi nie przeszkadza. To, że mam resztę z tych rzeczy, to jest ok. Do windy. Dobrze, że ją sobie puściłem ostatnim razem na górę, bo już przewidziałem, że zginę. Już dopuszczałem do siebie taką ewentualność. No poczekajmy, bo dopuszczam, że znowu zginę, więc puścimy sobie ją do góry i lecimy tędy. Dobrze, że do bossa się dobiega, jak widzicie, w kilkanaście sekund. Więc nie ma z tym żadnego problemu. To jest dziwne, kurde. Identycznie giną. Dobra, wchodzimy. Gdzie są moje tętnienia, kos? Oddawaj je. No właśnie. Działo tutaj musi być pod ręką. Oddaj moje tętnienia! Krzykaczu. Ja go muszę bardziej doceniać, bo on w tej fazie jest naprawdę niczym w porównaniu do tego, co jest później. Taka jest prawda, kos. O Boże. Za prawie 1000 dostaje mu w ogóle nic z paska nie schodzi. To jest chore dopiero. Oj. No ja też trochę przesadziłem. Jezu! No nie, jeszcze! Myślę, że kolejne combo mu się odpaliło. Ale on tym spamuje teraz. Nie do wiary. Nie chciałem tego, chciałem z atak z wyskoku. No, znowu chciałem atak z wyskoku. Ej, przerwałem... Nie przerwałem mu tego. On przerwie zaraz moje życie. Dobra. Ładnie oberwał. Może młot grzmot by się lepiej na nim sprawdził. Tak, demo. Walcz z najpotężniejszym chyba bossem do tej pory w DLC, który jednym ciosem ci zabiera prawie połowę życia. I testuj sobie broń. To jest dobry pomysł. Nie. Piła jest o wiele lepsza. Nawet po nerfie. Jesteś mój. No kurde, za 54. Jest. Nie. Dobra, kos. Na taką wymianę bezpośrednią nie chcę iść z tobą. No. Jeszcze mnie musnął na koniec tym. Powinno być tak, że zabijemy go i nagle się pojawia drugi, nie? To było super po prostu. No przecież to jest tak prosty boss, żebym mógł nawet z czterema takimi naraz walczyć. On powinien być zwykłym przeciwnikiem w lochach kielicha. Dobrze! Jeszcze mnie nie trafił. Ej, to jest genialne. On chyba zaraz przejdzie w kolejną fazę, coś tak czuję. Bo już ma ponad połowę zdrowia utraconą. No. No właśnie. Szkoda, że się go odznacza w chwili transformacji. Czemu mu nagle skrzydła wyrastają? Dobra, nie kwestionuję tych twoich skrzydeł. Są piękne. No to się usmażyłem. Boże, ten soundtrack jest świetny. Ale nie słychać go za bardzo przez twoje ryki. No puściłem już wcześniej. Cztery fiolki?! Nienawidzę go.
Aha! Wierzę. No tak, prosto w twarz. To było bardzo miłe. Ostatnia fiolka, to jest... To jest po prostu koszmar. To jest ostatnie podejście też. Chyba czuję, że ostrze Ludwika powinno tutaj wkroczyć do akcji. To by inaczej było. Oczywiście bez urazy dla piły. O Boże. No i tyle. I znowu gdzieś tak końcówka zdrowia. Kos. No co ja mogę powiedzieć? To jest po prostu kos. Koszmar. Taki żarcik. Przez łzy na końcu odcinka. Słuchajcie, to by było na tyle w takim razie, bo zaraz pad mi się rozbaduje. Nie będzie już kolejnego podejścia teraz, bo po prostu muszę znaleźć jeszcze ładowarkę, a nie znalazłem jej w przerwie. Bo nie było takiej przerwy, jak widzieliście zresztą sami. I słuchajcie, myślę, że zakończymy właśnie ten materiał w tym miejscu. Zapraszam do komentowania, zapraszam do oceniania tego filmu. Naprawdę natrafiliśmy na godnego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie na ostatniego w tym DLC, bo nie widzę dalszej drogi za nim, ale bądźmy dobrej myśli. Do tej pory się naprawdę bawię wyśmienicie, nawet jeśli to miałoby być jakimś cudem ostatni boss, mam nadzieję, że nie jest, to i tak DLC ocenię jak najbardziej pozytywnie, bo widzicie po odcinkach, jak jest fajnie tutaj. Także zapraszam was do komentowania, do oceniania tego filmu raz jeszcze, bo to naprawdę bardzo pomaga. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i będę wam bardzo wdzięczny. No i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w DLC do Bloodborne. Trzymajcie się, na razie, papa, tym razem będzie salut tropiciela. Trzymajcie się, cześć! I do następnego razu.